Loud and clear, you don't need to yell. What's up? Doing a little competition. Shoot, prizes and all. You know, over here with the range. Yeah, that'd make sense. Well, you in? Sure, I'm in. When? Well, right now. We'll wait on you. See ya. Okej, pamiętam to zadanie z tą... z tym konkursem. Niestety nie udało mi się go wygrać wtedy. Teraz może się uda podczas drugiego podejścia. Zobaczymy. A tymczasem, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. Nie miałem okazji się przywitać, ponieważ zaskoczył nas tutaj ten telefon. Ja jestem już na Jigjit Street. My kontynuujemy na streamie przygodę w Cyberpunku. Także idziemy na poszukiwanie Evelyn. No i tutaj dostaliśmy cynk z Reaper Dogiem Fingersem i też do niego się udamy. Here, kitty, kitty, what's the rush? Hey, at least here you know what you're getting. Oh my, this has a wicked vibe. Okay, niekoniecznie chciałem to wiedzieć. Najśmieszniejsze jest to, że ja i Johnny to jedna postać, więc teraz pytanie, czy to były Johnego myśli, czy naszego Vincenta. No ale spoko, dobra, zobaczmy. O, to Kemura dzwoni. V, can you talk? It is important. What's important? Hey, I may have found a solution to the problem. I have established a contact with an old friend from Arasaka. He's here in Night City now. He's well connected to certain influential people. That's gonna help us how exactly? There will be a meeting. You, me, and this friend of mine. You will tell him what you told me. The truth of events at Konpeki Plaza. I have little hope that he will be convinced, but it will be a start. Fine. Where's the meet and when? Japantown. After sunset. I am sending you the precise location. I'll see you there. Okay. O ile dobrze pamiętam, to będzie spotkanie z Odą, czyli starym znajomym Takamury. No ciekawe, jak ono wypadnie w momencie, kiedy gramy mężczyzną pankiem. Także okaże się, a tymczasem pogadajmy z tymi pankami tutaj. Pamiętajcie, że teraz sam jestem pankiem i może nie będę musiał ich zastraszać, tak jak zrobiłem to wtedy. Zobaczmy, skoro mamy możliwość wybrania pank, to wybierzmy. Got a message for Fingers. Comes from the Tiger Claws. And that message would be... Two things. Urgent and confidential. Meaning? Meaning you got a choice. Oh yeah? You either get your shit kicked in for being slow, or for being a nosy prick. Fine. Let him through, Sarge. Proszę bardzo. Bycie punkiem się w tym przypadku opłaciło, nie musiałem ich zastraszać pięściami, tak jak zrobiłem to w poprzedniej serii. A teraz idziemy na spotkanie z Fingersem. Z tego co pamiętam, to tutaj do niego chyba będzie jakaś strasznie długa kolejka. Ta. O, siema Judy. Patrzcie, Judy tu przyszła. Hello! There's a line! Nuh-uh, you ain't cutting. Sit your ass down and wait your turn. Glad to see a familiar face. I'm worried sick about her, V. Had no idea anything had happened. We'll find her. I know we will. O! Znowu odpowiedź panka, zobaczcie. Wykorzystajmy ją. Mox don't happen to have fingers in their crosshairs. No, why? Her joy toys come out of his clinic in worse shape than they come in. Yeah, well, can't solve all the world's problems at once. We're gonna be here forever, I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front? Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. Okay. No dobra, to usiądźmy i porozmawiajmy z tymi laskami.
żeby nas puściły. You see a woman with blue hair around here? Had a doll chip. Think I know who you're talking about. Fingers worked on her, sure. She's still here? No idea. Gotta ask him. Nie mam czasu na bzdury. Zapłać, poczekaj. I need to talk to him. It's important. You think we're just here to polish our nails, huh? I'll let you cut in front of me. You're a real pain in my cleat, Mitz. You know that? And you might as well knock and find out when he's mopping up. How about now? Supposed to be a goddamn clinic, not in any of your laundrette. Siemano Urfaelo, witam serdecznie. Okej, proste to było, przypuścili nas. Tego typka chyba nawet nie ma co pytać. A, kurde, ani nie mam siły. O, patrzcie, nie trzeba nawet mieć. Yes, hello. What can I do for you? Need a minute of your time. A minute? That's all? Shame. Could watch those juicy lips of yours flap for hours, days. But I'm busy right now. Gościu przegina. You tiger claws? Far as I know, I'm all paid up. We're with the mock. The mocks? Why didn't you say so? So, what brings you here? Well, these girls come know on. You're chipping faulty implants? You might say so. I'd say they're the very best I can find. See? What's in it for you? Whatever they have to offer. And they always have something to offer. Ale oblech, masakra. Zaraz sama Judy go pobije. Evelyn Parker. I need to know where she is. Step into my office, please. Many girls come through here. So many. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them the personal touch. Fajne biuro. Ask anyone. I'm more than a chop doc. Zapomniałem, jak to wyglądało technicznie. Profesjonalnym baldachim. Praised, patted, to feel like they deserve it. Of course, I can't remember each and every one. Please set your exquisite derrieres down. Mox have got low tolerance for scum like you. And right now, I'm the one thing standing between you and a particularly feisty and furious member of the gang. So tell me where Evelyn is, or I'll let her talk to you. Poor girl. Tried to help her, I did. But as you can pamiętam, see, że ostatnim razem z nim nie gadałem, tylko go po prostu zlałem. Get to the point. Teraz z nim trochę dłużej pogadamy. O, jakie ma pazury, o matko. Ah. Yes. Well, I haven't the faintest idea where she is. Enough of this bullshit! What'd you do to her, you freak? Now, either you put a muzzle on this creature, or put her down. It's impossible to have a conversation around. You're scum. Pathetic. A waste of words. I'm a hair away from putting you down. Two beefers from a BD studio took her. Didn't even know their names. They mentioned a moth of all things. Virtues with the death's head. Said she'd be good for the moth. A jeszcze sobie pobijemy trochę. A, tylko dwa razy? Cholera. Need air. I'll be outside. No dobra, trudno. Spróbujmy jeszcze tutaj coś mu może zabrać. Znaczy pożyczyć na zawsze, chciałem powiedzieć. O, może być. A nie, jeszcze tu jest parę fantów, pyk. O, cholera. Znowu ta interakcja z lustrem i podnoszeniem czegoś.
Masakra. O, nie chciałem znaleźć tych rzeczy, co tu znalazłem w tej łazience. Szczypce. O, matko. Dobra, tego też nie chciałem podnosić. Idziemy pogadać z Judy, chyba że tutaj jeszcze jest coś do podniesienia. Coś tu poznajdywałem. Tam jeszcze coś. To jakieś pierdoły. Nic nie warte. I let her go back to clouds. Could have stopped her, but I didn't. Don't worry. We'll find her, I know it. We'll fucking find what's left of Szyniek, witam serdecznie. Zdecydowanie dobrze jest na tym patchu. No. Bardzo dobrze na tym powiedział. Dużo lepiej niż było po premierze. We also know we're looking for something related to the Death's Head. It's better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. It could be we'll see something to point us in their direction and one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Everyone, everything leaves something behind. Just need to know where to look. Dzięki wielkie, pozdrawiam. I'm running around with the best beauty specialist in town. That's an extra pair of expert eyes. Well, your BD expert has a better idea. Pleasures of Night City, a domain with its twin on the dark net. Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Okej, okay, Judy jak zwykle z jakimś fajnym pomysłem wyskakuje. Spoko. Let me think for a sec. No dobra, zajrzyjmy na tą stronę. That's our best bet. Let's stick to the plan. Fine. Here's hoping you turn up something useful. I'll wait in the van. Dobra. Opcjonalnie możemy przeszukać Jig Street. Ja chyba wtedy ostatnio tak zrobiłem. Ale tym razem zrobimy to inaczej. Tym razem udamy się do terminala i znajdziemy stronę Pleasures of Night City. Więc po prostu będę chciał zrobić ten to zadanie inaczej niż zrobiłem to ostatnio. Zobaczmy sieć. Pleasures of Night City. Braindance. Now I could paint the sidewalk with your guts, but that wouldn't get me what I'm owed. Jig Jig Street. Oh, you wanna try? Go on, son. Dobra, jak tutaj. Nie wiem, mam coś znaleźć. Jakieś podziemne rzeczy. Empatii. Zaloguj się. O! Zoba na to. 1C 55, 1C, dobra. Dobra, teraz chyba jesteśmy już na tej wersji, wiecie. Dark Web. Znajdź w sieci dealera czarnych braindance'ów. Braindance'y. Okej. Ciało w próżni, kontakt Sprenger, kontakt XXX, kontakt Sergeon, seria z ćmą, o, kontakt Leny. Okej. Czyli szukamy Lenego, o ile się nie mylę. Aha, okej. I tak trafiliśmy do tego samego gościa, co przy pierwszej serii. Tylko po prostu wtedy zrobiliśmy to szybciej. W tym czasie ja skroję mu te rzeczy. O, jestem kucnięty i nie mogę teraz wstać, czekajcie. O. Looking for BDs. A particular kind. Particular?
You a badge? Cops are like kids. Mommy and daddy wouldn't let them go off in their lonesome. Spoko, Mociek. Nie ma problemu. No przyszłość mi spamuj, bo znowu pójdzie timeout. Give me the best of the best. Musisz uważać po prostu. Mi to nie przeszkadza, ale moi moderatorzy są bardzo surowi. Sam Dokan, witam serdecznie. No dobra, to co to masz, popie? My szukamy tego za tysiaczka. Okej, i teraz musimy spotkać się z Judy przy jej wozie, także lecimy od razu, bez zbędnego zwlekania. Im szybciej znajdziemy Evelyn, tym lepiej. O, Judy, jaką ma zawalistą furę w ogóle. Hop in. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll watch while I... Hey, V. Ready when you are. Okej, będziemy analizowali kolejny Braindance, żeby rozkminić, gdzie to jest nagrywane. Uwielbiam tą mechanikę Braindance'ów, jest naprawdę wyczesana. Bardzo mi się podoba ten motyw. Szkoda, że jest tego tak niewiele w tym tytule, naprawdę. Powiem szczerze, że myślałem, że te misje drugi raz będzie się robiło dosyć ciężko. Ale powiem wam, że jest naprawdę w porządku. Szczególnie, że zmieniliśmy sobie język, no i gramy jako facet. Dobra, wiecie co, ja przewinę sobie do przodu całość, tak żeby poznajdywało mi wszystkie punkty, na których możemy się skupić. Okej. I teraz po kolei, tutaj sobie wchodzimy w tryb edycji. Ja już jestem tutaj odczytany. Who knew that sides chopping people up, they were scrolling XBDs. Can't beat that rich synth golf aroma. Cheap shit, cold too. Buck a slice. Ordinary box. Decker, Tanaka, Rogers logo. Standard for a trashy. Dobra, cofamy. Pauzujemy. Scav, gotta be. No one else with that kind of fashion sense. Electric Corp patch on the coveralls. Kombinezon jakiś. Poor fucker. Okej. I jeszcze cofamy do poprzedniej rzeczy. Trzeba chyba całość przeanalizować z tego, co pamiętam. Tu coś mamy. Ordered recently. Okej, teraz przewińmy. Zmień warstwę. Coffee was cold, like from the day before. Pizza looked fresh though. So? Means someone's grabbing buck a slice regularly. Which is not something someone does for the flavor and fresh ingredients. Pizza shares its DNA with styrofoam. Nobody's gonna schlep across town for it. Okay, we're looking for an electric core power plant located near a bucket slice. EC used to have a big old complex in Charter Hill. Sounds like scav to me. How can you be sure though? Okay, to było szybkie. Here we go. Old electric core power plant in Charter Hill. Gotta make do with this for now. Nothing else to garner from this scroll. Tak jak mówiłem, już wcześniej przerabiałem te braindance'y, więc teraz idzie mi zdecydowanie szybciej niż robiliśmy to przy poprzednim podejściu. A to jeszcze nie miałem, Marek, takiej sytuacji, powiem szczerze. Jeszcze nigdy po zabiciu jakiegoś gościa nie gadał do mnie. Nie miałem takiej opcji wcześniej.
Xperia Martinez, witam serdecznie. Okej. Kontynuujemy, co tam się dzieje. No time to lose, we gotta go there. Jasne. Let's get going. On our way. Dobra, jedziemy. Pewnie tu będzie jakaś rozmowa pomiędzy nami, bo nie ma pominięcia podróży. Still can't shake it. That virtue sample we saw with the Dead's Head Moth. If all this scroll is snuff, then... Stop it. They'd have to be utter gongs to waste her on something like that. What do you mean? We're talking about a girl who's not only a natural at what she does, but also has got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street. Dobra, pomiń podróż. Przyspieszymy sobie co nieco. Fajne takie brain dance'y na zasadzie, że można z nich tyle wyciągnąć informacji poprzez samą edycję. Ale tak na dobrą sprawę, umówmy się, że to jest już tak naprawdę coś, co już istnieje w naszych czasach. W każdym domu mamy masę odbiorników typu mikrofony. Każda kamerka internetowa, każdy telefon, każdy sprzęt ma praktycznie mikrofon w sobie. Tak samo jest właśnie z obrazem, kamerą i tak dalej. Jakby kiedyś ktoś rozkminił takie oko, w tym się chyba, w Szybkich Wściekłych to nazywało Oko Boga. Jakby coś takiego ktoś rozkminił, no to powiem wam, trochę przerażające. Czy Judy do nas dzwoni, kiedy my z nią gadamy właśnie? Nieźle. Okej, okay, dostań się do głównego budynku. Nie wiem, dlaczego Judy do nas zadzwoniła. Prawdopodobnie to była opcja taka, że jakbyśmy z nią nie pojechali, tylko spotkali się na miejscu, pewnie by do nas zadzwoniła, że ona już jest na miejscu. Okej, okay, tutaj mamy możliwość zaczajania się na tych gostków. Tutaj oczywiście sobie najpierw troszeczkę rzeczy popodnoszę. Dostań się do głównego budynku. No powiem wam szczerze, że od momentu, w którym gram na bardzo trudnym poziomie, to już niechętnie tak wskakuję w bandę takich gostków, bo pierwsze, strasznie trudne są te walki, po drugie no są czasochłonne, a mi to na streamie nie bardzo odpowiada. Ale zaraz sobie zobaczę, czy ja mam na sobie już jakieś rzeczy wytworzone. No właśnie. Okej, okay, no właśnie, ja sobie przecież wytworzyłem pistolet. Wytworzyłem sobie strzelbę, ale najwyraźniej ich nie podniosłem do tej pory. Już mało rzeczy strasznie mam popodnoszone ogólnie. O, przy okazji mamy nowy poziom, pozwólcie, że sobie go rozdam. Zdolności techniczne już mamy na 14. I teraz tak, co możemy tutaj odblokować? Tego nie, to już mamy. Wytwarzanie przedmiotów zużywa o 15% mniej komponentów. Zawalista rzecz. Zwiększa efektywność przedmiotów zużywalnych, to nie. Rozłożenie przedmiotu na części daje 15% szansy na otrzymanie darmowego komponentu. Bardzo chętnie. No dobra, chyba będę musiał spróbować ich rozwalić. Coś tak mi się wydaje. No dobra, to po prostu podchodzę i wjeżdżam. O kurde, jakie mocarze. Patrzcie. I tak właśnie się gra na bardzo trudnym. Nie wiem dlaczego myślałem, że jak do niej podejdę i wypalę jej w głowę, to od razu padnie. A ona jest na 3 strzały z shota, słuchajcie. Jakaś byle jaka kobiecina. Na bardzo trudnym poziomie. No tego się nie spodziewałem, ale nie bez przyczyny też sobie zapisałem tuż przed podejściem do nich, także chyba będzie trzeba coś tutaj mądrzejszego wymyślić. A w porządku minął dzień, dzięki, że pytasz. Jaki gang? Podejrzewam, że pytasz o przeszłość. Tą serię zacząłem jako punk.
No, Dan, thank you very much for your questions for today. There are too complicated for me. Nie słyszałem o grze Medium. W ogóle, totalnie. Prośba o podrzucenie linka na Discordzie, to sobie ogarnę. A teraz nie ma na to czasu. Dobra, dostań się do budynku głównego. Czy możemy zrobić to jakoś inaczej, niż po prostu tam wejść frontowymi drzwiami? Zaraz spróbujemy coś wymyślić. Okej, widzę, że... Widzę, że chyba można tutaj jakoś to obejść tędy. O, czekajcie, tutaj jest jakiś gostek. Tam jakaś gościuwa mnie chyba szuka. Spróbuję tu się na razie skitrać. Może mnie nie znajdzie i wtedy pozbędziemy się tego gostka po lewej i wkradniemy się tymi drzwiami, przy których on tam majstruje. Tylko najpierw niech tam ci kolesie sobie pójdą. Nie wiem jak. Stoję, to jest dosyć daleko, ale mnie cały czas tutaj dostrzegają. Chyba wcześniej mnie gdzieś przyuważyli, na to wychodzi. Co to jest? Mamy jakąś chatkę. Kurde, ten koleś cały czas mnie widzi. Niedobrze. Próbuję może jakoś... O, on już sobie poszedł. O kurde, teraz ten mnie widzi. A nie, ten też już sobie poszedł. Patrzcie na to, co? Ale rozkminił. Wkradło mi się tutaj niepostrzeżenie. Teraz musimy znaleźć przejście na poziomy podziemne. Okej, podejrzewam, że granie na bardzo trudnym poziomie, czyli to, co robię teraz, wiąże się niestety z przechodzeniem gry, no, w większości przypadków pewnie po cichu. No, ale trudno. Terminal. Okej, nie znamy kodu do terminala. Co mam zrobić? Znaleźć przejście na poziomy podziemne. Tutaj nie mamy tyle siły. Cholera jasna, jak ta postać jest tak słabo rozwinięta. O kurde, od razu mnie widzą. Niedobrze. Co by tu rozkminić? Odwróć uwagę. Jedną przynajmniej zabiłem. Dobra i to, ale patrzcie, że prawie tamto mnie zabiło od razu. Oho, już mnie zaczyna coś przegrzewać, patrzcie. Nie, aj, no tak, nie mam żadnych broni nałożonych. Ale ze mnie jest po prostu... Nie ogar. Co za gość, co za gość. Zostaw mnie! Hurt shot. You still alive? I'm here. Got no time to creep around. Dobra, jeszcze żyję, jeszcze żyję. Ledwo, ale jest, jeszcze żyję. Dobra, niestety jakiś netrunner ma tutaj do mnie podejście i mnie hakuje. Ale to nic, dużo mnie to nie bije. Będę się po prostu leczył. Dobra, kolejne przegrzanie. Oj!
albo zrobić, albo kupić więcej teczek. O, i ten to jest strasznie niecelny. Brakło mi naboi, ale to jak ja jestem słabiutki na tym poziomie trudności. Oja. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mam zero pancerza, bo jeszcze sobie nie wytworzyłem żadnej zbroi. Ale zgodnie z założeniami tej serii nie nakładam ani nie używam niczego, czego sobie nie wytworzę. A że jeszcze nie mogę wytwarzać żadnych rzeczy, jeżeli chodzi o ubiór, no to niestety musimy się pomęczyć z zerowym pancerzem. Wzmocnienie broni, no raczej tutaj nic nie pomoże, jeżeli padam na 3 strzały. Jeżeli chodzi o moje strzelanie, to z nim nie ma problemu. Problem jest ze strzelaniem przeciwników, bo to mnie bardzo, bardzo rani przez to, że mam nie wiem ile pancerza. No te ciuchy, które mam na sobie, to tam dają chyba z 10. Także to jest chyba największy problem z tego, co mi się wydaje. Okej, robimy drugie podejście. Dobra, tutaj sobie podejdziemy do tego gostka. Oj. Fuck off yourself. Got the blueprint. You, be there. Peace off. Try to find a way to the lower levels. Jak ja to zrobiłem? Że on mnie nie zaatakował. To był chyba największy fart, jaki mi się przydarzył. No ciekawe. Okej, tutaj ktoś mnie widzi. Patrzcie, te drzwi niby są otwarte, a nie mogę ich otworzyć. Dziwne, nie? Tutaj niby mogę tego użyć, ale nie znam kodu. A zdezaktywować tego nie mogę, bo jest zablokowane. Musiałbym może pobrać dane? Nic to nie dało. Znowu nie mam broni. Specjalista normalnie od skradanek. I to nie jestem ja. Jak widzicie zresztą. Aj, jaki jestem słaby na tym poziomie trudności. You still alive? I'm here. Got no time to creep around. To jest jakaś taktyka, wrócić kogoś z shota, a później wrzucić w niego granatę. Okej, cały czas mnie jakoś trenerka tutaj przegrzewa, nie wiem skąd i nie wiem gdzie. No nie mam jeszcze tego rozdanego. Za 800. Get yourself together.
szybko. Dobra, muszę ich szybko pozabijać, bo mnie ten trenerka wykończy. W ostatniej chwili. Aj, trafił mnie! Ostatni gostek. Ale beznadzieja. Masakra. Za mało pancerza, zdecydowanie za mało. I czekajcie, tutaj mi została jedna chyba apteczka. Na początku miałem 16 apteczek, czyli po jednym praktycznie strzale. Muszę się leczyć, bo tracę połowę życia przez to, że mam mało pancerza, a oni biją bardzo potężnie. Ale jednemu tutaj się ładnie z rewolweru odgroziłem za 800 w głowę. Jak na ten etap, to chyba dosyć mocno. Wiesz co, Wojtas, jak nie dostanę linka na Discordzie, to po pierwsze o tym zapomnę, a po drugie ja nie tracę czasu po prostu na takie rzeczy, także wybacz. Nie mam czasu tego po prostu śledzić, także nie mam zamiaru. Także i poza tym za 15 minut już nie będę o tym pamiętał. Jakby to rozkminić? Czekajcie, najpierw założę sobie bronię. To na pewno. Bo przystępowanie do misji bez broni to nie jest dobry pomysł. Druga rzecz, to zmienię sobie granaty. Okej, mam tylko 3 odłamkowe. Dobra, dobrze by było tutaj załatwić ich chyba jak najwięcej od razu, więc może sobie gdzieś tutaj stanę, tak żeby mieć dobrą miejscówkę do ukrycia. I teraz sobie zapiszę. I po prostu tutaj spróbuję z nimi powalczyć, z tego poziomu. Patrzcie, ta gdzieś polazła. Gdzie ty idziesz w ogóle? Cyk. Dobra, zawsze to jedna mniej, co nie? Cholera! Zamknęli mi wrota za plecami. Co za dziady. Na szczęście mam jeszcze moją furteczkę. Dobra, jedna laska out. Teraz zajmę się tą drugą. Albo tędy po prostu wejdę, patrzcie. Tutaj się nikt na mnie nie patrzy, o tędy. Got the blueprint. Be there in a sec. Try to find a way to the lower levels. Dobra, jesteśmy w lepszej pozycji, tylko po drugiej stronie. Czekajcie, teraz się tędy muszę przemknąć. Tu wskoczyć, tu. Patrzcie, tu jest normalnie ścieżka, która umożliwia nam zrobienie tego po cichu. Coś niesamowitego. Aha, tylko że zblokowałem postać, nie wolno tu wstawać. Trzeba cały czas być przykucniętym. Patrzcie teraz, patrzcie. Cyk. Cyk. Candy ass bitch! Show yourself! Hurt shot. You still alive? I'm here. Got no time to creep around. Aga? Ojej, co się stało, chłopie? Dobrze rokowałeś. A ja tu mam kogoś chyba nad sobą jeszcze. O, jest zejście do podziemi. Może to nie jest taki głupi pomysł, żeby tutaj po prostu przeraszować. O Jezu, miałem już strzelać do niej, jak mnie wystraszyła. Bet that's where they're keeping her. Not sure. I know I
Dobra, jesteśmy, słuchajcie. Po prostu tutaj przerushowałem. To też jest dobra opcja. Dopóki nie zrobię sobie jakiegoś pancerza, to chyba jest jedyne rozwiązanie. Evelyn's? Without a doubt. Dobra, tutaj skradanko. Okej, tutaj. Okay. You can always just get rid of him my way. Your call, but you gotta make it now. How do you know? I've seen this spot. I know. He's the boss, isn't he? So he should live like okay, today. He's the boss because he can barely use it to work for dirt. Pussies like you. It used to be that pussies were just pussies. Tam mamy dwóch gostków. Można by było się nimi po cichu zająć. Słuchajcie, najpierw tutaj wejdźmy. Próbuję się podkraść do tego jednego. Co się dzieje? Co tu się wydarzyło? Judy, bierzesz ich, bo ty jesteś nieśmiertelna. Kurde, żebym ja jeszcze dobrze strzelał. Dawaj, Judy! Kurde, nie pamiętałem, że tu jest taka akcja z Judy. To pamiętaliście? W ogóle jakie ona ma zawaliste karabin. O, poszła w bańkę. Jest. Dobra, tych tutaj na pewno rozgromiliśmy. O Jezu, to było strasznie ciężkie. Tego nie mogę. O, jest. Dobra. Pamiętajmy, że tutaj trzeba wszystko zbierać, wszystko podnosić. Najlepsze jest to, że jak poszliśmy pod wytwarzanie, to nie będę miał tutaj problemów z wytwarzaniem amunicji, a może nawet z wytwarzaniem tych środków medycznych. O, lelka, no jednak ten bardzo trudny poziom jest bardzo trudny. To trzeba mu przyznać. Pamiętam, że tam była gdzieś jakaś fioletowa ta skrzyneczka. Czekajcie. Jeszcze się muszę cofnąć do tamtego poprzedniego pomieszczenia. Tam pamiętam, że taka fioletowa skrzynia leżała, która może być dla nas bardzo, bardzo cenna. Tutaj. Dobra. Wiejemy. Judy niech się tam klepie. A my sobie tutaj jeszcze szperamy. Judy się klepie 10 razy lepiej ode mnie, więc niech ona załatwia sprawę. Dopóki nie załatwię pancerza, to to będzie lipa. Can't go wrong.
Kajdanki? Gdzie ten John widzi kajdanki? A, tutaj. These are solid steel, not soft core plastic kind. Even if you come here on your own, gunning to become a star, there's no guarantee you're ever getting out. Okej. Przeprowadź Judy przez podziemny kompleks. O kurde. To nie będzie proste zadanie, szczególnie że mam tylko 19 leczeń i 50 pocisków. Nie wiem skąd, ale wpadło mi 1300 kasy. Zobaczcie, użyć zdolności technicznych potrzebowałbym 20 poziomu, żeby coś z tym zrobić. Nieźle. Nie ma szans. Ale chyba Judy coś tu ulepi, może? Zobaczmy. O, patrzcie, ulepiła. Użyjmy. I teraz tak, możemy zdalnie przejąć kamery. Okej, znajdź Evelyn. O! Mamy ją. Tam się działa. Aha, tylko że się nam tutaj nie pojawiła, pomimo że ją znaleźliśmy. Ups. Okej, po cichutku. I cyk. Bierzemy złoty łańcuch i jakieś ostrze. Się porozglądam. O, i już kolejne rzeczy. Dobra, tutaj mamy jego głaskę. O, tutaj jest ich sporo. To sobie wyłączymy. Nie wiem jak tutaj porobić tych kolesi, ale chyba będę musiał ich pozabijać po prostu. Bo nie widzę tutaj żadnego innego miejsca ani możliwości, żeby to rozkminić. To co możemy zrobić, to wyłączyć monitoring, cyk. Teraz bez monitoringu będzie chyba łatwiej. Coś tu jeszcze można zrobić. Trup kobieta. Gutted out all her implants. And why stop there? Took a few internal organs while they were at it. How so very resourceful. Patrzcie. Scavs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. O, tędy mogę przejść, patrzcie. To chyba będzie jakiś skrócik. Najpierw tego gostka się pozbędziemy po cichutku. Patrz, cyk. Łap go. Cyk, cofniemy się z nim, żeby nas nikt nie zauważył. I pyk. Dobra, jeden z głowy. Teraz tutaj jakbyśmy to po cichutku dalej załatwili, tam dalej pobiegli. Że tutaj jest jeszcze jakiś jeden gienek, ale może nas nie zauważy. Okej. Okay. Próba, próba. Idzie, 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 idzie. Where are you? Close to the studio, I think. You find anything useful? Read up the elevator. Should be easier to get out of here. You don't waste an ounce of lead. I'm impressed. Wait one sec for me. Okej, okay. Spotkaj się z Judy? Teraz? Kurde, jak ja już jestem prawie na miejscu, no wiesz co? Judy. All right, I'm here. Let's find her. Hang in there, Ed.
Dobra, tego gostka się trzeba pozbyć. Nie wiem, po co jest to skradanie, skoro oni i tak nas nie słyszą. I pyk. Pięknie. Mamy to. Tutaj może być sporo fantów w tym pomieszczeniu. Zrobimy szybkie skany. O! Co to? A, tutaj jakieś... chyba ubrania czy coś, nie wiem co to jest. Okej. Teraz tutaj. I tutaj. I jest. That's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Okej, możemy uratować już Evelyn. Zobaczcie, w jakich warunkach ona tu siedzi. Sakra. Grab it and tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same time. All right, let's do this. Masakra. Wait for my signal. Here goes. Ready? And now. Thank God. Ev? Evelyn, you hear me? Let's get her somewhere safe. Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is then. No i uratowana Evelyn, to był nasz główny cel tego zadania. Mam nadzieję, że teraz bez tych przeciwników tutaj się obędzie, bo jednak z nią na rękach może być ciężko. Czekajcie. Często w takich sytuacjach, kiedy powinniśmy się śpieszyć, to oni nam tutaj jakieś fanty jak zwykle mogą ukrywać. Aha, mówiłem. Patrzcie co tu jest. Jakieś niebieskie buciki tutaj przed nami schowali. Mi się to nigdy nie wymknie. Dobra, mamy to, moi drodzy. Evelyn uratowana. O, i nasz stream dobiega końca. Bo już po 23:00 dopiero teraz zauważyłem. Także zaraz będziemy kończyć, moi drodzy. Widzisz, bo jednak poziom 9 jak najbardziej wystarczył. Fajnie by było, jakby jeszcze tutaj zrobili taki tryb dla tryhardów, czyli brak możliwości levelowania na przykład postaci. Come on, is it really that hard? Please, just one. For me? No dobra, zapalmy jednego dla Johnny'ego. Smoke to your lungs content. Ah, oh, finally, something better than exhaust in the stench of the city. Don't tell me you don't feel it too. We going in? What's there to wait for? No, to się napali. Didn't go through hell and back just to stand in front of a door. Dobra, zobaczmy w takim razie co u Evelyn. Ah, shit! She's sleeping. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. You're mad at her? Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any other... Witam, pan Tomasz. It's okay. So I don't get I to mi rok, witam serdecznie, chyba nie witałem. Także witam, sorry za spóźnione, witam. Okay, show me. Give me a sec while I set the parameters. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune. Come on, V.
Dobra, pogadajmy z Evelyn. I'll be the first to admit, this does not look good. Chyba nie chcę gadać. Well now, look at you. Hey, how you feeling? You need anything? I'm not here to nag. Just talk. Nic. Dobra, idziemy do Judy. Have a seat. All right, roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Okay, jeszcze sobie przelecimy tego braindance'a od Judy i zakończymy wtedy. No, Sowiński, witam serdecznie. Ponieważ w polską wersję graliśmy już 120 godzin w pierwszej serii. Teraz gramy nową serię, nową postacią, tym razem dubbing jest angielski. No, masz co nadrabiać, wszystko jest na kanale. Prawie 90 odcinków wyszło z pierwszej serii, także polecam zapoznać się. What am I looking out for? Dobra, ja sobie to przyspieszę. What about his messages? Only it's most important that he suspect nothing. And if he starts talking about the biochip, Odkryło nam dwa miejsca, które musimy przeskanować. Jedno jest tutaj. Wchodzimy w tryb edycji. Might not be important. Maybe. All of them are from Pacifica. Dobra, tyle. But not this time. Whoever she is, she's got serious net running skills. That or someone's working it for her. Dobra, tu coś mamy. I think I recognize these. What are they? Vive markings. You familiar with them? Not enough to know what they actually mean. Heard of who might use them, though. Who? Could be the Voodoo Boys, but that's just a hunch. Can't be 100% sure. The spine-chilling Netrunner crew? Hard to find, because they don't want to be. I wouldn't know where to start. What now? Looks like I'm going on a field trip to Pacifica. Okej. Okay. Szybciutko się skanowało tego Braindance'a, tylko dwie poszlaki na nim znaleźliśmy. Hologram, Voodoo Boys i jakieś tam gazetki czy ulotki z Pacyfiki. Więc to wyznacza nam kolejny kierunek, gdzie tutaj szukać. Także tym będziemy się zajmować na kolejnych streamach i w kolejnych odcinkach. Tymczasem poczekamy jeszcze na ten loading screen, zobaczymy co nam powie Judy. Prawdopodobnie czeka nas jeszcze jakaś rozmowa z Johnem i wtedy sobie zakończymy. A dziękuję bardzo pan Tomasz, bardzo mi miło, cieszę się, że tak uważasz. Czemu angielski dubbing? Bo 120 godzin poprzedniej serii były po polsku. Tą serię ogrywamy po angielsku. Dobra. Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me. I'd known what she'd gotten herself into. I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. It's pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On YouTube. Mam szczerze, że teraz jak już się troszeczkę powsłuchiwałem... akcję i w ten cały dialog z Judy, ten jej dubbing angielski, to już nie jest taki irytujący. Z początku
był na maksa irytujący, jakoś nie mogłem się przyzwyczaić do głosu Judy, ale teraz jak już jej trochę posłuchałem i troszkę pograliśmy, no to powiem szczerze, że jest okej. Nie ima się do tego, co jest po polsku, jeżeli chodzi o Judy, ale jest w porządku. Zobaczymy, jak będzie później, bo tutaj są takie zachwiania, jakby ta aktorka dubbingowa angielska, która podkłada głos pod Judy, to ma takie chyba lepsze i gorsze momenty z tego, co słyszę. We are going to end the stream pretty much soon. Ja sobie tego braindance'a przyspieszę. I don't know. Haitian Creole? It is the Voodoo Boys. Didn't I? Wait, let me see if I've got an auto-translator. Meantime, you try to tune into the phone's frequency. See what the other side's saying. Got it. Give it a second. We have to know what they're saying. It could be important. Fine. Just found the auto-translate package. Should get along fine with your system. I'll install it now. No i co? Już powinienem ją słyszeć? Aha, że już niby posłuchałem. Okej, okay, Judy, we're good. Nic nie było słychać, ale to nic. Najwyraźniej albo dialog się nie wczytał, albo za daleko przewinąłem. Ale trudno, mieliśmy to tylko przeskanować, żeby pchnąć tutaj ten braindance do przodu. Tu się w sumie niewiele działo. Evelyn po prostu gdzieś tam stała za murkiem i tyle. Thank you very much, Dan. Widzisz, Piotrze, tobie przypadł głos Judy do gustu. No widzisz, to... Jesteś jednym z nielicznych, naprawdę, bo po odcinku, który wrzuciłem na YouTube, to bardzo dużo komentarzy było negatywnych odnośnie głosu Judy. Chip we stole. It's got Silverhand's engram burned onto it. Engram? Digitized psyche. Personality construct. Staram się być opanowany, pan Tomasz, tak się staram prowadzić streamy. Pełna kultura, składnia i cała reszta. Okej, pięknie Judy zareagowała na... These people, what could they want from Alt? How the hell should I know? Got no notion whatsoever? One way or another, everything leads back to that netrunner. Finding her is our biggest priority. If she knows as much as I think she knows about the chip, she can help us out. Thought you said nothing could help us. Nah, just find us that Juju wirehead, okay? Okay. Czyli podczas tej rozmowy na tym braindance'ie jednak wydarzyło się coś ważnego. Najwyraźniej ta netrunnerka, której podsłuchiwaliśmy, rozmawiała o Alt Cunningham oraz o biochipie, który mamy w głowie, więc dosyć istotne kwestie. Szkoda, że się nam to nie wczytało. You got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? I'll ask around, make a few calls. Let me put it this way. The Voodoo Boys wouldn't trust a cat if it walked onto their turf. But someone's got to know a way in. Well, good luck. Hope you won't need it. Okay. Thanks, Judy. No, V. Thank you. Pięknie. Udało się. You're a good person. Więź z Judy nawiązana. Czekajcie, pamiętam, że tutaj Judy miała na chacie jakąś fajną spluwę. Hey, V. Chociaż nie wiem, czy to nie jest jeszcze za wcześnie. Nothing special, same old story. I'd rather hear about you. Okej, tutaj możemy sobie
pogadać z Judy, ale ja nie po to tu przyszedłem. Tutaj fajna spluwa, pamiętam, na blacie leżała, ale to chyba jeszcze jest nie ten moment. Co tu jeszcze można skroić od Judy? Możemy tutaj z nią pogadać. Okej, nie ma już nic ciekawego na chacie. Dobra, no to teraz wychodzimy z mieszkania. To był w sumie nasz kolejny quest. Ja tutaj już wyszedłem. I naszym kolejnym zadaniem tak naprawdę będzie skontaktowanie się z Mr. Hansem, ponieważ to on rządzi w Pacyfice i w Pacyfice z kolei znajdziemy Voodoo Boys. Także takie mamy tutaj opcje. Oprócz tego mamy jeszcze możliwość spotkać się z Takemurą lub udać się do Afterlife. Tam prawdopodobnie poszukać tego Hellmana całego. Także ogólnie jest co robić. Myślę, że ten wątek Voodoo Boys będziemy kontynuować, bo on tutaj jest na średnim ryzyku, dwa pozostałe są na wysokim, a tutaj już podstawowi przeciwnicy mnie składają na strzała, bo pragnę przypomnieć, że mam tylko 14 pancerza. Oj, tekstura postaci się przesunęła. Mam tylko 14 pancerza, moi drodzy, z uwagi na to, że rzeczy, które na sobie noszę, to są nasze podstawowe rzeczy, które dostaliśmy na samym początku gry. Więc one nie mają tutaj praktycznie w ogóle żadnego pancerza, ale pragnę przypomnieć, że na samym początku serii założyliśmy sobie, że wszystkie noszone przeze mnie rzeczy, łącznie z brońmi i z pancerzem, to będą rzeczy wytworzone przeze mnie. Ale w momencie, kiedy ja jeszcze nie rozwinąłem się w wytwarzaniu pancerzy, nie mam tutaj żadnej jeszcze recepty, no to po prostu latam z 14 pancerza, więc no nie jest łatwo, padam na najmniejszego strzała. Ale myślę, że to będzie kwestia po prostu do ogarnięcia. Muszę poskakać trochę teraz po sklepach, próbować poszukać jakichś schematów i zwyczajnie ten pancerz. Natomiast teraz jeszcze tutaj zdolności techniczne sobie rozwiniemy i rozdajmy sobie niezbędne punkty. Dwa tutaj, wytwarzanie przedmiotów zużywa mniej komponentów. Tu sobie rozdamy i mamy jeszcze jeden atrybucik. Granaty mnie nie interesują. Efektywność zużywalnych przedmiotów też mnie nie interesuje. Ulepszanie przedmiotów zużywa o 10% mniej komponentów, poproszę. Dobra, no i fajnie, moi drodzy. Mamy prawie 20 tysięcy kasy. Może za to uda się jakiś schemacik najprostszy chociaż kupić. Jeżeli chodzi właśnie o jakieś buty, spodnie, kurtkę i tak dalej. A tymczasem, moi drodzy, zakończymy sobie tutaj jakże tą paskudną pogodą, ale bardzo fajnym questem. O, jeszcze Claire do nas dzwoni z Afterlife. Hey, I don't think I know you. I'm Claire. You might not remember me. Bartender at the Afterlife? Uh-oh, forgot to close my tab? Bar has a buzz about you lately. As the merc who's reliable, gets things done. And since I need help, okay. Need a driver for street races. Drop by my auto shop, I'll tell you more. Your garage, where is it? In Arroyo, on Valley. Lovely spot, can't miss it. Dzięki wielkie, pan Tomasz, bardzo mi miło. If I'm not there when you arrive, just hang. I'll show up after my shift at the after. Okay, see you, Claire. Okej, fajnie. Claire zostawiła nam tutaj kontrakt, pamiętamy go z pierwszej serii. Warto go zrobić, bo te wyścigi są naprawdę nie takie trudne, a można później fajnie sfinalizować sobie ten kontrakt. Bardzo fajna jest tam nagroda na koniec, także pewnie się też zdecyduje to zrobić. Także, moi drodzy, bardzo, bardzo dużo rzeczy ciekawych nas czeka w dalszej części tej serii. Na pewno kontynuacja fabuły. No i oczywiście, jak widzicie, tutaj już masa kontraktów i zadań pobocznych do nas spłynęła, także nimi też będziemy się na pewno zajmować. Tymczasem, moi drodzy, bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Niezmiernie miło mi się dla was streamowało i prowadziło ten odcinek, także ja sobie już zakończę dwie rzeczy jednocześnie, ponieważ mam tutaj nadrobiony czat, więc nie muszę się już w niego zaczytywać. Także pożegnam i YouTube, i streama naraz. Także, moi drodzy, wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie.
na czacie link do naszego Discorda, znajdziecie pod komendą wykrzyknik Discord, także zachęcam. Dzięki temu dostaniecie powiadomienia o wszystkich live'ach, powiadomienia o filmach, no plus jeszcze dużo innych fajnych, ciekawych rzeczy, które się tam u nas na Discordzie dzieją, także zapraszam. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.